Nie sądziłam, że nagram taki filmik na tym kanale, a przynajmniej nie sądziłam tak we wrześniu 2021 roku, bo ogólnie plan był taki, a plan ten zrodził się we wrześniu 2021 roku, że odchodzę z tego kanału i go po prostu zostawię. I to nie tak, że mi nie zależało, głównym powodem był po prostu brak czasu, no bo wiecie, szkoła i to jeszcze stacjonarna i to już niezdalne, gdzie sobie na przerwach montowałam filmik i zaoszczędzałam masę czasu, no tutaj tego czasu jest trochę mniej i jeśli chciałabym go mieć dla siebie, to musiałam z czegoś zrezygnować, no i niestety wypadło właśnie na kanał. Ale w sumie chciałam odejść też dlatego, że no było tak średnio ze statystykami. Tym bardziej, że dobijałam filmy, wiecie, kilka godzin, a one się nie przyjmowały. I tak wiem, że to są tylko liczby i że tak jest ogólnie na YouTubie, ale to jednak potrafi bardzo zniechęcić ten, kto nagrywa, wie o czym mówię. Byłam jak ogrodnik, który hodował drzewko, a to drzewko nie wyrastało, więc ogrodnik zostawił drzewko, ale nie wyrzucił. I to drzewko sobie rosło, a ogrodnik tak średnio o tym wiedział, aż pewnego dnia ogrodnik patrzy, no i drzewko jednak rośnie ku jego zdziwieniu, więc tam wiecie, jakiś jeszcze nawóz dorzuca, żeby to podtrzymać. No i w końcu drzewko urosło takich rozmiarów, wystarczających dla ogrodnika, że sobie myśli, dobra, może jednak będę go jeszcze pielęgnować. Muszę wam powiedzieć, że stworzyła się tutaj i dalej się tworzy cudowna społeczność. Naprawdę wam dziękuję, ponieważ aktualnie tak to wygląda. W ciągu miesiąca doszło do mnie 60 subskrypcji, co oznacza, że około 60 osób w ciągu miesiąca uznało, że mój kanał jest na tyle fajny, aby go zasubskrybować. Dostaję mega miłych komentarzy, a filmy z skutami zadań fabularnych mają ponad 1000 wyświetleń, w tym ten o ratowaniu Anny, ma ponad 2200 łapek w górę i cudowne komentarze. Dzieje się tutaj o wiele za dużo, abym mogła to tak po prostu zostawić, więc robię wam specjal. Po pierwsze, piątkowy maraton Starshine Legacy przez każdy następny 7 piątków, jeden odcinek Starshine Legacy. Po drugie, Q&A. Do 29 stycznia możecie zadawać pytanka pod tym filmem. Jeszcze raz wam bardzo dziękuję, postaram się być tutaj jak najbardziej aktywna, oczywiście w ramach moich możliwości. Postaram się, aby filmy były jak najlepsze. No i cześć!